Siemanko widzowie, dzisiaj mamy czwartek, piękny dzień, więc możemy sobie odebrać, a nie możemy, moment. Siemanko widzowie, dzisiaj mamy czwartek, piękny dzień, także możemy sobie odebrać nagrody za Food Champions oraz za Division Rivals. Zrobimy sobie oczywiście paczkę z ikoną dzisiaj, 80-92+, zrobimy te paczki z rozbudowami, z wysokimi overallami, te 87, chyba 3 karty, 10 kart 83. Mam 500 tysięcy, najwyżej trochę do tego SBC dopłacę. Mam w kartach 1000 klubów, dokładnie. Mam w klubie 1000 kart, także jakieś player piki też będę kręcił. No i dzisiaj polujemy na tego Neymara. Mam nadzieję, że uda się, no chociaż jakoś wysoki overall trafić, no nie? Także zostawcie apeczkę do góry, zasubskrybujcie kanał, bo naprawdę warto. Wbijcie na najlepszego, fifowego, ale i nie tylko, Discorda w Polsce, do którego link macie w opisie. I otwieramy pierwszego player pika, z którego dostaniemy Yannicka Carrasco, którego już mam. Jak to tak? To jest nieprawdopodobne. Dobra, weźmy Areolę, no trudno. Carrasco nie będę teraz na szybko przepalał, bo chcę paczki otworzyć. Ale może w drugim player picku da coś fajniejszego? No tak, oczywiście. Dobra, to player picki mamy załatwione. No dwie karty 89. Ja nie będę narzekał, bo i tak pewnie bym te karty przepalił. Chyba, żeby się trafił jakiś Neymar, Mbappe czy inny Ronaldo, to wtedy wiadomo. Ale mamy tu aż 7 paczek, okej. Okay. No to zaczniemy sobie może od tych słabszych. Tradycyjnie nie będę pokazywał słabych paczek, tylko pokażę wam pierwszą paczkę. No i tylko jak coś będzie leciało, to oczywiście będę pokazywał, ale tu nic nie mamy. No i słabe paczki zostały otworzone i zostały tylko 4. Dwie mega paczki, jedna za 50, jedna za 55. Także miejmy nadzieję na chociaż jeden walkout. Tutaj mamy ekrany. Miejmy nadzieję na 85, żeby się przydało, jakieś fajnie do przepalenia, ale to 85 nie będzie. No Gabriel Jesus 83, on jest coś warty, więc no fajnie. Nie no, bez kitu, ja wam miałem pokazywać najlepsze paczki, a tu nic nie ma w tych paczkach. Także chyba wam te dwie ostatnie pokażę, no bo no, żeby była coś z tych paczek, nie tylko player picki i tak dalej. A w tej paczce mamy Godina, mi się wydaje. Nie, to nie jest Godin. To jest Jimenez, 84. No dobra, zawsze 84 się przyda i tak jeszcze muszę przepalić chyba 3 składy od tego Ramosa SBC, a bardzo bym go chciał zrobić. Przepaliłem te najwyżej overallowe składy, także no mam nadzieję, że zdążę. Zaraz zresztą zobaczymy, ile mi tam do tego Ramosa zostało. No ale dzisiaj player picki będą robione, zrobimy ikonę, jeżeli się nie nada, to też będzie do przepalenia, wiadomo. No i jeszcze te kilka paczek z tymi wysokimi overallami sobie zrobimy, nie? Także co, fajnie będzie. Ostatnia paczka, klasycznie, bez walkoutu i nawet nie dało ekranów. Także co, no ja te karty zawinę sobie do klubu, no i zobaczymy, ile mi zostało w ogóle jeszcze czasu tego Ramosa, no nie? Tak by się przydało z tym w miarę szybko uwinąć. No i co, zrobimy te player piki w dodatku. Nie będę nam tego pokazywał, mi to trochę zajmie, bo naprawdę mam dużo tych kart w klubie. Ale no naprawdę, jestem ciekawy, ile mi do tego Ramosa zostało. No i jeżeli jeszcze go nie zrobiliście, a macie karty, to serdecznie mogę go polecić, bo jest totalnym kozakiem. No, zostały mi 4 składy jednak, 86, 2, 83 i 84. Z tego, co dzisiaj trafimy, to uda nam się to, wiecie, zrobić. No i ja się zabieram za player piki. Dobra widzowie, nakręciłem 28 pików, 81+. No i jednego tego player pika, tego szukanego, 81-87, bo już stwierdziłem, że mi się nie chce tego robić. Także otwieramy player piki, no i mamy nadzieję na wysokie overale przynajmniej, no nie? Wysokie overale to będzie naprawdę w porządku, a jak odda coś kozackiego, to się oczywiście nie obrażę. Na razie dwie 80-ki, trójki, także lecimy na spokojnie. No ale no niestety spadliśmy. No ale dobra, wiecie co, jedna karta ta, wiecie, ta z tej drużyny najnowszej, albo jakiś, nie wiem, walkout fajny, no nie wiem w sumie, dużo wysokich overali, albo jakaś potężna karta, to jest to, czego tutaj oczekuję, a na razie same 80-ki, trójki, no jak tak dalej będzie lecieć, to nie zwraca nam to tych pików, 85 spoko, jakby leciały 85-ki cały czas, no to zwraca nam jakby, wiecie, ten cały pik, bo cały pik kosztuje chyba 6-7 tysięcy, tu wezmę Bellarabiego, bo Moutinho już mam. Chociaż w sumie znowu ten Moutinho, no tu wezmę Moutinho, najwyżej go gdzieś przepalę i będę mógł sobie go znowu zabrać do klubu. Ale my lecimy dalej, nie poddajemy się. Trzeci raz Moutinho z rzędu, ale na szczęście jest parejo i nie musimy tego Moutinho wybierać. No powiem jeszcze... O Jezu, jest! Oddało! Oddało Alejandro Gomez! 96 overalla!
Ależ to jest piękna karta! Widzowie! Widzowie, no i oddały te player piki! Tak jest! Zobaczmy jeszcze raz na te statystyki! No, pół banieczki chyba zarobione, co? Aha, on kosztuje tylko 250. No dobra, i tak te ceny są teraz powalone, ale nice! Zajebisty traf, no i na pewno go jakoś zmieszczę do składu. No jestem już zadowolony z tych player pików. Ewidentnie jestem zadowolony, no tutaj już syf daje. Mam nadzieję, że do końca nie będzie dawać syfu, bo jeszcze z 15 player pików jest przed nami, także może jeszcze coś soczystego oddać. No ale powiem wam, że już jest naprawdę dobrze. A tutaj party 84, okej, przygarnę. Idealnie się nada do jakiejś przepałki. Kolejny player pick, tu wezmę Gosensa, lepsza liga. No jeszcze może jakieś 85, 6, 7, właśnie jak teraz Busquets mogłyby powpadać. No i szczerze mówiąc, może jeszcze coś dobrego wypadnie, bo coś tak czuję, że może się uda. Tu wezmę Semedo, mam wymiennego w klubie, także Cox. No mam jakieś przeczucie, że jeszcze coś fajnego odda, aż zamuliło, aż zakręciło. No ale to jest tylko Pepe. Alex Dejesz 8-4, no i bierzemy prawidłowo. Kurde, no jeszcze więcej tych wysokich overali bym chciał. Na przykład Verratti, bardzo dobrze. To powiem jeszcze raz, jeszcze więcej tych wysokich overali bym chciał, jeszcze więcej bym chciał. No teraz to nie oddało. Połupa, nie wiem czy mam wymiennego, możliwe, że tak, więc go wezmę, najwyżej się go sprzeba. Jak nie, to się przepali później. Acerbi 83, no jak same 83, chociaż będą leciały, też nie będzie tragedii, bo coś w tym SBC o ikonę muszę przepalić, no nie? Jeszcze ikonkę sobie zrobimy, jeszcze te 87 plus chciałem zrobić, ale no zobaczymy ile będę miał kart w ostatecznym rozrachunku, bo na wszystko mi nie wystarczy. Jeszcze Ramosa muszę zrobić, ale na Ramosa mam 10 dni, także luz. Tutaj portu weźmiemy sobie. No, ile zostało nam tych player picków? Oj, niedużo, tylko 4. Dobra, widzowie, to jeszcze coś dobrego, jeszcze coś mocarnego. Dajcie z tego player picka. No, no nie ma. Może tutaj będzie. No kurczę, miło by było coś jeszcze dostać. Vertonghen, dobra, nie wiem czy nie wymienny, najwyżej się go dwa razy przepali. Mogłem tak wcześniej zrobić z Moutinho, ale i tak wyszło na to samo. Tutaj gulaszci mamy, gulaszek. No i dwa player picki ostatnie, a w sumie to jeden. No i co odda Thiago Silva? No okej, okay, no widzowie, powiem wam, że i tak nie ma tragedii, jest naprawdę dobrze. Parę wysokich overali dało, dało pięknego Gomeza 96, którego na pewno zmieszczę w składzie. No i co, ja sobie te karty pozamieniam, co niewymienne to sprzedam, wiadomka. No i co, no i robimy SBC o ikonę. Ale w sumie widzowie, zanim paczka z ikoną, to zrobiłem sobie taką paczuszkę 10 rzadkich piłkarzy 83+, no i nie przedłużamy, tylko otwieramy, bo w sumie nie wydałem na nią za dużo, trochę tylko kart poszło, a kolejne karty się do przepalenia przydadzą i mamy kartę z tego nowego eventu, Włochy, czy to będzie Giorgio Chiellini? Tak jest, no proszę państwa, Giorgio Chiellini, 96 oceny. No powiem wam, że to jest świetny traf, jak na taką paczkę, może coś jeszcze ciekawego. No niestety nie, ale Giorgio Chiellini, on chyba warty będzie też koło 200 tysięcy. No także na plus i się zastanawiam, czy go też nie upchnąć do pierwszego składu, a nawet mam jak, widzowie. Nawet mam jak go tam wepchać. No ale statystyki ma kosmos, no swoją drogą bardzo lubię Chielliniego, więc no chętnie go do składu wrzucę, mojego takiego ostatecznego składu pod karty, które lubię, no także pod zawodników, które lubię w sumie, no ale fajnie, naprawdę fajnie, no i zabieramy się za zrobienie paczki z ikoną. Ale zanim ta paczka ikoną, widzowie, to w sumie zapomniałem, że ja muszę dwa tocy zrobić, bo nie mam toców żadnych takich do przepalenia zdatnych w tym... w EQ chciałem powiedzieć, w klubie, także no dwa tocy muszę otworzyć, no i w sumie wam pokażę, bo może akurat coś ciekawego poleci, coś czego nie będę chciał przepalać, ale Giacomo Kumas, czy jak on się tam nazywa, to chyba karta, którą z pewnością każdy by przepalił bez żadnych wyrzutów sumienia, no ale no, może teraz coś tu wypadnie, w ogóle nie wiem, czy jakaś fajna karta do 90 overalla może wypaść z tej paczki, chyba Romarinho może wypaść, jakiś inny fajny tocik z tego co wiem, no ale zobaczymy, teraz mamy Francuza, co to w ogóle jest, ojoj, Kunde? Ojoj. Czy ja go chcę przepalać? No chyba chcę go przepalać. A właśnie o tym powiedziałem, że może jakaś fajna karta wypadnie. No ale na co mi on? Tak logicznie myśląc.
sekundę. Niby fajna karta. Teoretycznie mogę grać Varanem, mogę grać nim, to za dużej różnicy chyba nie będzie. Ale ja będę miał Ramosa tego SBC, no i tego Chiellini'ego bym chciał wrzucić, więc dobra, no to będzie na przepałkę. Szybkie postanowienie, szybko to załatwiłem, a swoją drogą mam jeszcze paczki do podglądnięcia za 7,5 i za 5000. Co prawda nie są to jakieś najlepsze paczki, no ale nieraz było tak, że z paczki za 5000 leciały walkouty, Ronaldy, Messi i tak dalej. Wszystkim tylko nie mi, dlatego sobie to sprawdzimy, może akurat wypadnie nam coś, ale z tego co widzę to chyba nie będzie tu fajerwerków. Chociaż paczce za 5000 dało ekrany. Odegaard, także sobie go weźmiemy, no bo paczka się zwraca, bo Odegaard stoi jakieś 5 koła. No także fajny zarobek, wezmę sobie go do klubu, te karty na listę sobie zawiniemy, bo już nie będę chyba robił dzisiaj tych player picków, to na Quixel. No i co, jeszcze jednej paczki sobie zaglądniemy, a co się będziemy, normalnie. No i oczywiście za chwilę zrobimy tą pakę z ikoną, mam nadzieję, że coś fajnego odda, przydałaby się jakaś ikona na pomoc albo na atak, bo obronę już mam obsadzoną full, no ale w tej paczce nic nie ma, no i idziemy kręcić ikonkę. Dobra widzowie, mamy już zrobione, gotowe wyzwanie, ikona Prime 92+, no i byleby nie było powtórki Butragenio, to jest plan minimum, no nie? Ale tak naprawdę to miło by było, gdyby oddało coś fajnego, nie wiem, no może nie jakiegoś Nazario, no ale no Ronaldinho bym przygarnął, nie? Ronaldinho bardzo chętnie bym przygarnął. Tylko, że wiadomo jak to jest, no. Pewnie da jakiś syf, ale bądźmy dobrej myśli. Chociaż jakaś karta, która mi się przyda do składu. Nie, że będzie jakaś wybitna, genialna, tylko chociaż taka, która by mi się przydała, to będzie naprawdę coś. Ale jak na razie w tych paczkach przed ikoną, które dostaliśmy za to wyzwanie, nie ma nic. No zupełnie nic, nawet ekranów nie dało. Może trzyma tego farta na ikony, nie? Tutaj nic nie da, ani żadnych banerów, ani nic, a ikonę da jakąś Giga Cox. No miejmy taką nadzieję, że tak się stanie. A teraz ostatnia paczka przed ikoną, też nie ma banerów, czyli klasycznie. Wysyłamy to oczywiście do klubu. No i moment, a nie, to wyślę sobie na listę, bo to akurat sprzedam, coś warte. No, teraz moment prawdy, widzowie. Gwarancja jednej ikony wersji historii. Dobra, nieważne, lecimy. Lecimy z tematem, no i żeby było warto, widzowie. Proszę, żeby było warto. Dobra narodowość. Anglia, no nie było warto. Nie było warto. Nie było warto. Alan Shearer. 92. Oj, chyba go przepalę o Samuela Eto. Na pewno go przepalę o Samuela Eto albo kogoś innego. No ale no. No nie oddało. Nie oddało. Próbowałem szczęścia niestety, widzowie. A teraz wam pokażę, jak mój skład chciałbym, żeby mniej więcej wyglądał. Tylko nie wiem, co tu mogę zrobić jeszcze, bo te karty mamy w klubie. Zaraz wam pokażę, co tu jeszcze jest. O, proszę bardzo. Cyk. Mamy tak. Mamy to tak. Nieważne jak to będzie ustawione, sobie to in-game ustawię. I chciałbym, żeby ci zawodnicy, którzy są tutaj właśnie w tym składzie, się znaleźli w nim. Wiem, że będzie ciężko, nie? Ale może by się udało to jakoś załatwić fajnie. Tutaj wiem, że można dać do Narumę. Tu jak dam Ramosa, to tutaj ktoś z Realu, na przykład Carvajali, się go będzie zmieniało w pierwszej minucie. Nie wiem. Zobaczymy. Wiem, że chciałbym jeszcze zrobić tego. Mateusa SBC Optimusa i Eto SBC Optimusa, tylko na razie nie mam kart, więc na razie tego nie zrobię. Ale tego Carrasco też nie musi tu w sumie być, więc jakby tego Carrasco tutaj też nie było, to wygląda to tak. No i możecie mi napisać w komentarzu, jak to ładnie ułożyć i co dokupić, nie? Żeby było fajne zgranie, no i żeby był fajny skład, bo tych zawodników chciałbym mieć. No i tam Eto i Mateusa jakoś tutaj zmieszczę. No i przydałoby się coś jeszcze. No i tutaj w puste miejsce oczywiście Ramos SBC. No także w sumie to potrzebuje kogoś na lewą pomoc tak naprawdę. No i na prawą obronę. Także jeżeli macie jakieś pomysły, to dawajcie znać. A w tym materiale to by było na tyle. Ja się z wami żegnam. No i widzimy się w kolejnym materiale. Na razie.